15. Miaśka, ja mam jeszcze prośbę. Wynieś do komórki kuwetę. Okej. Okay. To Michasia, poczekaj, śmieci jeszcze wyniesiesz. To przy okazji. No okej. Okay. A i sprawdź jeszcze, czy jest coś w skrzynce na listy. Dobra. Proszę. Już idę. A torebka? No chwila, już biorę. No. Tylko zamknij dobrze potem skrzynkę na listy, okej? Okay? Marek, przestań, znowu zaczynasz. No co? Warto przypomnieć. Tylko jeszcze nie zapomnij zamknąć drzwi od komórki. O. Już wszystko wiem. I... Na razie. To na razie. Na razie. Napiszcie w komentarzach, jakie wy macie obowiązki domowe. Dziwne, otwarte. Może ktoś zapomniał zamknąć drzwi? O nie, to jest prawda. Teraz się nie wywinie, będę miała dowód. Sąsiad ma maskę. O, kuwetę ktoś zostawił. Ho, ho, ho. Nie uwierzę. Michasia, już jesteś? Tak szybko wszystko załatwiłaś. Co się dzieje? Czemu ty śmieci z powrotem przyniosłaś? Nie uwierzcie, to zobaczyłam. No chyba ducha. Jakiego ducha? No żebyś wiedział. Ale co wy za głupoty gadacie? Tata coś wymyśla. Gadam, bo widzę chyba, nie? Co widzisz? No śmieci widzę i to, że z powrotem wróciłaś. Nie uwierzycie, co zobaczyłam. Co takiego? Chodźcie. Chodź Marzyno. Ciekawe, co ona nam powie. Może się dowiemy. Chwila, muszę się wrócić po torebkę. Torebka? A co ona? Po co ci torebka? Potrzebuję telefon. Po co ci telefon? Po co ta torebka? Telefon potrzebuję. O co jej chodzi? Zaraz się dowiemy. Mam dowody. Dowody? Jakie dowody? Już wam pokażę, proszę. Kto to jest, Krzychu? No co ty, to jest ten elektryk. Serio? Nie widzicie, kto to jest? Krzychu. Elektryk, chyba że kurier. Nie no, kurier? No pamiętasz? Był kiedyś taki. To ja już nie wiem. Nie no, trzymajcie mnie. Przecież to jest ewidentnie sąsiad dziadek. Chyba coś odmłodniał i wyłysiał. Ale jak to możliwe? No tak, przyłapałam go. Widziałam, jak ściągnął maskę sąsiada dziadka. Co? Że niby on ma maskę? Tak, na własne oczy widziałam, jak on tą maskę ściągał. Maskę sąsiada dziadka. Co? Że niby on ma maskę? Nie wiem, co o tym myśleć. Dziwne to. Nie do wiarki z was. Jeśli wy też widzieliście sąsiada dziadka w komórce, jak ściągał maskę, to zostawcie łapki w górę i dajcie znać w komentarzach. Bo tutaj są niedowiarki. Poczekajcie, sprawdzę, kto idzie. Może to on. Kto? Sąsiad dziadek. Nie wiadomo. Już! O, sprawdźcie, kto to jest. I kto to jest? Kto tam jest? Sąsiad dziadek. Michasia, schowaj się do garderoby szybko. Okej, już idę. A ja idę do kuchni. Już! Otwieram. Już! Dzień dobry. Dzień dobry, pani Marzenko. Chyba córka zostawiła to w komórce. Proszę wejść. Dziękuję, pani Marzenko. O, widzę, świetnie przygotowane. Tak, właśnie córka miała wynieść. Tak, bywa. O, dzień dobry, sąsiedzie. Dzień dobry, panie Marku. Ładna dzisiaj pogoda. Tak, tak, idealny na spacer. Wie pan, ciekawe, jak długo się taka pogoda utrzyma. Bo mówili w telewizji w ostatniej prognozie, że ma przyjść ochłodzenie.
Tak, właśnie, no słusznie. Dobrze, to ja w takim razie będę się już zbierał. W takim razie dziękujemy serdecznie. Do widzenia pani Marzenko, do widzenia pan Marku. A, chwileczkę. Tak? Przypomniało mi się, w ubiegłym tygodniu mówił pan, że z żoną jedziecie do sanatorium. Tak, właściwie to zapomniałem i po to przyszedłem. Co się stało? Znowu jakieś problemy? Oj, tak, pani Marzenko. A co się tym razem stało? Ach, skleroza, panie Marku. Niech sobie państwo wyobrażą. Pomyliłem miesiące. Marzec z kwietniem. No ale żeby aż tak? No tak, myślałem, że to już kwiecień. A przecież tydzień temu to był marzec. No dzisiaj mamy 1 kwietnia. Zobacz, Marzena, coś tu masz. Prima aprilis. Ale śmieszny, Marek, no też się wzięło na żarty. Wie pan, jak to jest, człowiek się zapomina. Zdarza się. To kiedy państwo wyjeżdżacie? Panie Marku, pod koniec kwietnia, dopiero po świętach. Co oni tam tak dyskutują? Niech pan nie zapomni przynieść nam kluczy. Kluczy? Po co państwu klucze? No przecież umówiliśmy się, że zaopiekujemy się państwa króliczkiem. Ooo, zapomniałem, pani Marzenko. Nieistotne, a tak przy okazji, gdzie pan to znalazł, tą kuwetkę? W komórce, leżało koło państwa komórki. A to pan też tam był? Tak. Dobrze, nie będę już państwu przeszkadzał. Do widzenia. Do zobaczenia. To do widzenia. No i co, teraz mi wierzycie? No jestem po prostu w szoku. Teraz już wszystko jasne. Chodź na chwilę do pokoju. Ale co znowu? Siadajcie. Siadaj, Marzeń. Co tam, Michaśka? Już wam wszystko wytłumaczę. No mów, jesteśmy ciekawi. No dobrze, tę kuwetę zostawiłam w komórce. Ale nie przy drzwiach naszej komórki, tylko przy drzwiach wyjściowych. Ale po co ty zostawiłaś w ogóle tę kuwetę w komórce? Dobre pytanie. Nie rozumiem. Ja też z tego nic nie rozumiem. No domyślcie się. No mów. Tato, zaufaj mi. Gdybym ja tam nie zostawiła tej kuwety, to on tutaj na pewno nie przyszedł. Ale chwila, skoro on wie, że to jest w ogóle twoja kuweta? Bo on mnie widział. Jak cię widział? Normalnie, mamo. Jak robiłam mu zdjęcie, to zadzwonił mi telefon. Taka sytuacja. Ja tam z tego już nic nie wiem. A, przypomniało mi się. Widziałaś, jak kręcił z tym wyjazdem? No niby mu się miesiące pomyliły. A później jeszcze zapomniał, że prosił nas o opiekę nad króliczkiem. Mówiłem ci, żeście mnie, przecież widzowie pisali, że ten George Junior to jest pluszak. Co? No pluszak! Jak to? Mamo, ten królik to była maskotka. Ale jak to? No tak to. O nie. Przez przypadek udało mi się odpracować sekret sąsiada dziadka. Nie myślałam nawet, że sam się dziadek to kurier. A kurier to bliźniak. Widzowie mieli rację, że za tym wszystkim stoi bliźniak. Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie, to niemożliwe. Możliwe, Michasiu, wstawaj, bo się spóźnisz do szkoły. Mamo, to prawda. Co? Że sąsiad dziadek to bliźniak. Michasia, wstawaj, za pół godziny wychodzimy, no spóźnimy się. Nie, to nie mógł być sen. No muszę cię zmartwić, ale chyba tak. Mamo, musicie wszystko opowiedzieć. To pospiesz się, bo śniadanie już gotowe. Dobra. Ach. Co wy o tym sądzicie? Czy to był sen? Dajcie znać w komentarzu. To na razie, pa!